Dzień dobry, witam 2 listopada 2023 roku. Jesteśmy w patriotycznym mieszkaniu, gdzie jak widać wisi orzeł w koronie. I witamy gospodarza tego budynku, który opowie nam, co tutaj ciekawego ostatnio wykonał. A powiem tylko jako taki wstęp, że jest mieszkańcem tutaj Wejherowa, jest najemcą i bardzo chętnie usłyszymy, jak najemca powinien dbać o mieszkanie, troszczyć się o mieszkanie komunalne, prawda, Jenek? Tak. Mogę coś powiedzieć? Proszę, oddaję Tobie głos. O, proszę Państwa, ja zrobiłem te ładne deseczki tutaj, to ładnie wygląda. Zrobiłem takie, bo ja nie lubię białych kolorów, ale tu jest coś pięknego, co ja naprawdę zrobiłem. Takie na tle, o, jak jest elewacja. Zrobiłem tutaj taki sam kolor na tle elewacji. I po prostu, myślę, co powiedzieliśmy jedno, że to pół roku okno to kosztowało, bo kiedy za komuny robili okna, byle jak, a ja to wyprostowałem. Ja mam 65 lat, ale umiałem to wykonać, zrobić. Proszę Państwa, o, zobaczcie, deseczki. Tutaj jest, o, to jest tu, to jest tamto, ale starałem się, umiałem jak zrobić. I po prostu ładnie to wykonałem. Ładne kwiatki i po prostu elewacja. Ważne jest, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że elewacja tego budynku współgra z kolorem tych ram okiennych. To jest ważne, które zostały wczoraj, przedwczoraj bądź odnowione. Pokażę Państwu. Gdyż no, zima się zbliża, tuż. Już jest okres zimowy właściwie. A okna są, jak widzicie Państwo, zakonserwowane. Ja Państwu pokażę i ten kolor współgra z elewacją budynku. To jest bardzo istotne. Na to chcemy właśnie zwrócić szczególną uwagę, jak to tutaj wygląda. Może przymkniemy okno, to o, pokażemy, tutaj, bo jest o, są. O, to jeszcze. Jak się ładnie domyka, proszę Państwa. Pięknie się domyka. O, tutaj, są to okna ładnie starszego typu, jak widzicie Państwo. Za komuny to było. Jeszcze tak, za tak zwanej komuny PRL. Tak, a tutaj, ale spójrzcie Państwo mamy, drugie. Ładne. Zaraz przejdziemy do firanek, bo firanki też są istotne. Ale tutaj zamkniemy to okno, podwójne szyby, prawda? Tak. Także gdy mrozy nadejdą, mrozy, to proszę zobaczyć podwójne szyby, jak ładnie wszystko jest wykonane, proszę bardzo. Jak to ładnie wygląda. No i Gienek też nam się tutaj pochwali firankami, nowymi, pięknymi, czyściutkimi, czyściutkie firanki. Proszę Państwa, zobaczcie nowe. Opowiedz nam coś o tych firankach. Proszę Państwa, ja kupiłem komplet, to kosztuje 110 zł. Cztery takie firany musiałem załatwić, ale po prostu mi się kupić, tak? Tak, kupiłeś. Tak. Uszyła Krawcowa i mnie bardzo wszyscy lubią. I proszę Państwa, to jest bardzo ładny firany. Te kwiatuszki to są dla wszystkich kobiet z całej Polski. Te kwiatuszki, czyli jeszcze pani Krawcowa tu z Wejherowa też zarobiła, dałeś zarobić i tak, to jest właśnie bardzo ważne. Cztery firany kosztowały 440 zł. No proszę, warto. Było warto, tak. Bo teraz chociażby jak widzimy tutaj to okno, jak ładnie te firanki wyglądają, tak? Tak, tylko to trzeba podnieść, jeszcze tam podwiesić, tutaj coś dorobić, zrobić, ale to idzie wszystko zrobić. Wszystko to oczywiście, tylko chęci, tak? Tak. I spójrzcie Państwo, jednak można, będąc najemcą, tak, mieszkania komunalnego, gdzie jest czysto, schludnie, chociażby widać, jak ładnie okna wyglądają, szyby czyściutkie, ramy okienne świeżo pomalowane, świeżutkie, pachnące firanki. No spójrzcie Państwo, jak naprawdę to może elegancko wyglądać. Także jest się czym pochwalić. Jest. Tak, ja mam do ogrodu Wejchera dla wszystkich najmłodszych i wszystkich obywateli ze szkół gimnazjalnych. Wszystko Was życzę dobrego i paluszki w górę. Pamiętajcie o mnie, że województwo pomorskie, się dowiedziałem o tym wczoraj, ma pierwsze miejsce w Polsce. Taki pan powiedział,
Nikt nie ma 200 filmów, ale ja to posiadam i po prostu Grut Bakera jest najlepszym Grutem Bakera. I chciałem kogoś pozdrowić. Proszę bardzo. Pozdrawiam komendanta Straży Miejskiej w Bejcherowo i wszystkich waszych pracowników. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego, aby wam się udało, żeby zbliżają się święta gwiazdkowe i chciałem to opowiedzieć. No, na dużym rynku, proszę państwa, mówią na temat policji, że dają za wysokie mandaty. Kto ma plusy, kto ma minusy? Ja wam teraz powiem. Plusy ma Straż Miejska, a minusy mają Policja Wejherowska. Tylko 12 jest wspaniałych, którzy są najlepsi. To prosi ich 800 ludzi, ale po prostu jak można karać mandatem, żeby za wypicie piwa dostać 800 zł mandatu? No proszę państwa, to jest suma niemożliwe. Szaleństwo. Oni chcą iść na pagony, oni chcą być kimś. A nie tędy droga. I tak. Będziemy kończyć, Gienek. I tak. Najważniejsze właśnie, że tak pięknie wygląda to okno i inne okna, które są w tym mieszkaniu. Dziękujemy za to, co nam chciałeś przekazać, to, co przekazałeś. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Jeszcze życzę wam, proszę państwa, wszystkim mieszkańcom Grodu Bejchera wszystkiego najlepszego, żeby się trzymało zdrowie. Zdrowia nie idzie kupić za miliony, za tysiące. Ludzie umierają na raka. Niedługo robię film na temat raka, prostaty, nie tylko. Już niedługo. Będzie nowy film. Ale trzymajcie się. Za pieniądze się zdrowia nie kupi. Kto ma odejść na tamtą stronę, to odejdzie. Jeszcze tutaj pokażę, jeszcze z tej strony, gdyż tego nie pokazywałem, jaki tutaj też jest ładny wygląd, to taki tworzy klimat. Państwa, warto do tego nawiązać. Proszę państwa, chcę coś powiedzieć. Ja taki dialek zrobiłem jak Da Vinci Królowie. Tu będzie też tak samo. Taki ładny... Przybliżę państwu, jak to wygląda. Przybliżę, bo jeszcze tego jeszcze nie było na tym kanale. Na YouTubie Jan Marczyński Wejcherowo, a wiem, że te filmy zagranica też ogląda. Tak. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy. Także pozdrawiamy państwa, widzów także z tych państw państwa, i innych. Ja stanę, pan Radko nagra. O, tutaj jest przestrzeń i nikomu to nie przeszkadza, ale ja to sam wymyśliłem. To jest bardzo coś pięknego. Tego nie ma nikt w Polsce. Właśnie. Mówią o moim mieszkaniu, że to jest muzeum. To nie jest mieszkanie. Ja mam 38 obrazów. I to można tutaj... To jeszcze do tego nawiążemy, tak. Bo wiemy, że tutaj są też... Budywec powiedział, muzeum to jest. No i tak się stało, i tak się zrobiło. To będziemy się teraz żegnać. Dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Życzę prezydentowi Hildebrandtowi wszystkiego najlepszego, żeby się to zdrowie trzymało. Pamiętaj o tym, zdrowia za miliony nie kupisz. I chyba można jeszcze życzyć wszystkim takiego właśnie mieszkańca, który tak ładnie ma utrzymane mieszkanie. Bo to jest wielki plus. Tak. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.